Halo widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj bardzo fajny odcinek i pewnie jak tu wlazłeś, to jesteś zainteresowany tematem. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to chciałbym wam o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy powiedzieć. Jakiś czas temu wspominałem wam o fotelu, ponieważ powiedziałem wam o tym, że każdy gracz powinien mieć swój fotel gamingowy. Ja swój mam i wy również możecie swój mieć. Wchodząc w pierwszy link w opisie, tam was odniesie link do strony Diablo. Znajdziecie różnego rodzaju fotele gamingowe, ergonomiczne. Nawet znajdziecie fotel, który jest fotelem minecraftowym, że to jest kozackie. Więc ja nie przedłużam. Lecimy z odcinkiem, a wy wbijajcie na stronę Diablo i sprawdzajcie, co oni mają w swojej ofercie. Pozdro! Siemany do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szypson i dzisiaj jest ze mną moja siostra, ponieważ dzisiaj będziemy w Minecrafcie szukać lodów ekipy. Jakiś czas temu nagrywałem odcinek z lodami ekipy i tam jadłem lody ekipy za każdym razem jak zginąłem. W dzisiejszym odcinku zasady totalnie inaczej będą wyglądać. Dodaliśmy dzisiaj do Minecrafta lody ekipy i to właśnie one będą poukrywane na całej mapie, a moja siostra będzie je szukać. I w ogóle siostra, przywitaj się, bo w ogóle się nie przywitałaś. Siema. Bardzo dobrze. A ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Dobra siostra, jesteśmy w Minecraft, ty trochę tam umiesz grać w Minecrafta, ja tutaj się lekko odsunę, możesz ten, to źle zaczynamy bardzo, ale nieważne, w każdym razie, na W to jest do przodu, ale to, no, dobra, okej, wiesz gdzie się skacze na spacji. No, ale to umiesz chwycić, w sensie, że tam, nie pamiętasz jak się grało w Minecrafta? Trzeci palec, ten palec tu, tutaj kciuk na spację. Kciukiem, o, i teraz patrz, tu sejdziesz do przodu i tu zaklikasz spację, widzisz? Ogarniasz? No, tak to się grało. Dobra, nieważne, w każdym razie słuchaj. Zasady są takie, jest border zrobiony, więc to jest jakaś granica po prostu świata, która jest ustawiona i za tą granicę przejść nie możesz. Czyli tam lodów ekipy nie ma, ale w tej granicy znajduje się lodów ekipy, nawet nie wiem ile, ale spokojnie ponad 10. I po prostu zasady są takie, że tyle ile lodów ekipy znajdziesz, tyle lodów wygrywasz. Tak wyglądają lody ekipy w Minecraft, ale ten lód się nie liczy. On jest po prostu jako przykładowy, żeby ci pokazać. Czas start. Po prostu szukaj lodów ekipy i zobaczymy, czy jakiekolwiek znajdziesz. Bo jest ich tutaj poukrywane naprawdę dosyć sporo. Nie liczyłem ile ich jest. Ale jeżeli jakikolwiek znajdziesz, będzie dobrze. Więc jak myślisz, gdzie mogą być takie lody ekipy poukrywane? Na dachu? No to musisz wejść jakoś na dach, tylko będziesz musiała jakoś najpierw zebrać sobie jakieś itemy, żeby móc tam wejść, no bo nie masz żadnych itemów. Więc, co to jest? No itemy, no to są po prostu jakieś przedmioty, nie? Musisz jakieś bloki zebrać czy coś, jakąś ziemię podsadzić się pod siebie czy coś. No musisz szukać tych lodów ekipy, gdzieś tu znaleźć i gdzieś, nie wiem, wchodź do jakichś domków czy coś. Bo to są lody ekipy poukrywane, uwierz mi, na każdym kroku, już spokojnie z 3 minęłaś. Więc tutaj nie jest kolorowo. To są otwarte drzwi, całkiem możliwe, że byłem w tym domku. Ale nie pamiętam, bo naprawdę robiłem to w kilka sekund. I nie wiem, czy tam jest jakiś lód ekipy. No nie wiem, musisz wejść i poszukać. Nie umiem w to grać. No trzymasz do przodu i kierujesz myszką tutaj, wiesz? Na prawo i lewo. Dobra, no tu musisz... Czy jest tu lód ekipy? Ja ci nie powiem, no po prostu stwierdzasz, czy jest lód ekipy, czy go tam nie ma. Ja powiem ci szczerze, że nie mogę ci powiedzieć, czy widzę, czy nie widzę. Więc szukaj dalej po prostu. Dobra, gdzie sprawdzasz teraz? W tym domu. W tym? Dobra, no to sprawdzaj, nie, no, nie ma problemu, nie? Nie, tu prawie wszystkie myszy się otwiera. No, tu wchodzisz do domku i teraz, czy tu są lody ekipy? No ja nie wiem, ja ci nie mogę powiedzieć, no nie zastanawiaj się nad nim, on ci nie sprzeda lodów ekipy. Musisz po prostu znaleźć, to są po prostu, no tak, wiadomo, że niestety, ja też bym chciał, żeby villagerzy sprzedawali lody ekipy. Musisz po prostu szukać w na jakichś ścianach, nie wiem, na suficie, na drzewach, pod drzewami i inne takie rzeczy, no po prostu w różnych miejscach w Minecraft. No ja ci nie mogę nic więcej powiedzieć, bo to by było zbyt łatwe, jak ja bym ci powiedział, gdzie są te lody ekipy, więc po prostu musisz krążyć, ale powiem ci szczerze, minęłaś już 4 lody ekipy, 4 lody ekipy minęłaś, myślę, spokojnie. Raz, dwa. No tak. Gdzie ty je kryjesz? To są w normalnych miejscach w sumie. Nie wiem, myślałem, że są to łatwe ukryć kryjówki. Jak tak widzę, to mogłem w sumie poukrywać bliżej jakichś tutaj tych. Gdzie ja idę? Wiesz, mogą być też w jaskini na przykład. Znaczy nie mówię, że akurat tutaj, bo tu może być więcej jaskini, nie? No ale może sprawdzić jakąś jaskinię. Może akurat tutaj coś będzie. Więc stąd wyszła. No to najwyżej się nawet wrócisz, nie? Nie wiem, ja tu nie widzę żadnych lodów ekipy. Nie ma. Jestem jakaś ślepa. Tu jest ciemno, czekaj, wiesz co zrobimy? Ja tylko timeset daję, ja wpiszę, żebyś mogła sobie wchodzić w ciągu dnia. No iść dalej. I szukaj lodów ekipy. No, powiem ci tak, teraz może ci będę mówił ciepło zimno. Tych lodów ekipy, które pamiętam, bo już dałem ich tutaj tak dużo, że ja nie pamiętam, gdzie są jakieś lody ekipy. Ale mogę ci podpowiedzieć, że
No, ciepło. Ciepło, jakby, tak jakby. No tutaj tu zimno raczej. Oho, pies czeka, to go wypuszcza. Ty szukaj lodów ekipy. Nigdy ich nie znajdę. No i co? Masz jakieś? Minęłaś tyle lodów ekipy, że jestem w szoku. No jesteś blisko, jesteś blisko. Się nie da wejść? Da się jakoś, da się. O Boże, Tosia, przecież ten lód ekipy był na widoku. No ja go widzę ciągle. Czy jestem jakaś ślepa? Tak, tak, jesteś ślepa. No nie, no minęłaś go już tyle razy, tego loda ekipy, że już widzowie na pewno wszyscy go zobaczyli. No pytałaś nawet o tą zagrodę, już ci tyle powiem. No tylko jaka jestem ślepa. No jest lód ekipy pierwszy, dobra. Zaliczam ci tego loda, dobra, nawet nie wchodź tam po niego, bo będziemy wchodzić. No tu jest furtka, patrz. Tutaj musisz przejść i tu jest do otworzenia furtka. I wchodzisz po loda ekipę, dobra, swój dupę. Bierzemy tego loda. Masz pierwszego loda ekipy. Szukaj następnych teraz. Dobra, jeden lód chyba z 30 lodów tutaj na tej mapie. A wiesz, że 10. A my, no nie wiem ile ich jest, jest ich mnóstwo, no nie liczyłem tego. No prawie przycisk myszy i wchodzisz i szukasz lodów ekipy. No, ale musisz myszką kierować, nie? No, na suficie nie ma nigdzie. Ciekawy gostek. No, ciekawy, ciekawy. A teraz lody ekipy, to jest najważniejsze, a nie ten ciekawy gostek. Ty już byłaś w tym domku, byłaś już tutaj, no. A ty ciągle biegasz po tej polanie, wiesz o tym? W sensie tutaj nie ma żadnego loda na tym, ale ty ciągle po tym biegasz i szukasz ich tutaj na siłę. Czemu nie weszłaś do wszystkich domków? Powiem ci tak. Nie do wszystkich. Są w domkach, tu już byłaś. No, tu byłaś, tu nie byłaś. Ty już nawet byłaś w domku, którym był lód ekipy, ale go nie widziałaś. Więc... To może tam... Kotek? No kot ci nie interesuje, interesują ci lody ekipy. Tosia, ale ty musisz patrzeć dookoła, bo ty patrzysz, mam wrażenie, że na ten krzyżyk tylko środkowy, a lody ekipy są na każdym kroku. Minęłaś kolejnego loda przed chwilą. Ale nie tutaj, przed chwilą, tam już jesteś kawałek dalej, no. Powiedziałem ci, są na... w jaskiniach mogą być, w domkach, na drzewach. A pod wodą? Pod wodą nie. Znowu minęłaś lody ekipy? No widzisz, kurczę, tak widoczny, lewy przycisk myszy. Niech się go... jak? No już zebrałem. Masz dwa lody ekipy, brawo, wygrałaś póki za dwa lody ekipy. Dobra, szukaj dalej. W jakimś, nie wiem, i tutaj jest jeszcze co najmniej 10. No nie wiem, ja nawet nie wiem, nie liczyłem. Jaskinia. Tu już byłaś, w tej jaskini. Ale powiem ci, że w jaskini są dwa ukryte. Tyle ci mogę podpowiedzieć. O, tu jest dużo miejsca. No, popatrzyłaś prawie na niego. Stój! Jesteś tam, gdzie on jest. Tu jest lód ekipy. No, powiem ci tak. Chyba ja patrzę uważnie. Ptaki latają wysoko. Wiem. No ale czekaj, gdzie ty idziesz? To jest tutaj. Tutaj ptaki latają wysoko. Co to jest? To jest woda kapiąca, ale no... Szukaj tu lodu ekipy. Jest tu gdzieś w twoim zasięgu. Gdzie jest tu? Nie ma go tu. No już się na niego ale patrzyłaś. Jest taki mały. No dobra, no ale to widać i tak. Ciągle na niego patrzysz. Co chwilę. Ale powiedziałem ci, ptaki latają wysoko. Znaczy, że jest gdzieś wysoko. Oj. Coś za wiele tych lodów nie wygrasz dzisiaj, coś tak czuję. Patrzysz na tego loda co chwilę. No tak, no. Powiedziałem ci, żebyś stała tutaj, tu, w tym miejscu. Tu, w tym miejscu. No
No i stój, stój, zatrzymaj. Szukaj loda ekipy na ekranie. Jestem, ale no tu. Ojej, no w końcu. Tak trudno było znaleźć tego loda, więc zbieraj go. Dobra, masz 3 lody ekipy, brawo. No ale nie zebrałaś tego loda, nie wygrałaś. A. Dobra, masz kolejnego loda ekipy. To są 3 lody ekipy, dobra. Mam już, to tam jest? Nie, tam już byłaś. Ja, to i powiem ci, że są lody ekipy, których tutaj na pewno nie znajdziesz. Z tego powodu, że są tak dobrze ukryte, że jak widzę, jak szukasz, to nie ma szans. Tu już ci powiem, że ich nie ma. Powiem, dobra, jeszcze jednego loda ekipy znajdziesz i kończymy odcinek. Bo już długo szukasz, więc po prostu daję ci jeszcze 4 minuty na znalezienie loda ekipy. Nie, on jest zły. Nie, on nie jest zły, możesz iść przez tą wodę, nic ci nie zrobi. Dobra, gdzie idziesz teraz? No. Dobra, no jak jeszcze jednego loda ekipy tam znajdziesz? Jest do... Tu jest domku. A, no ale to możesz szukać. No dobra, no okej, no to idź do domku szukać. Idź do domku, ale powiem ci, że minęłaś loda ekipy znowu. No ale idź do domku, idź do domku. Ja ci zaraz pokażę, gdzie te lody były, to nie wytrzymasz ze śmiechu. No i jest tu lód ekipy? Nie. Dobra, jest. Znaleziony czwarty lud, piąty lud ekipy, dobra, wygrałaś. Czekaj, 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 czekaj. Aha, że jeszcze tamtego chcesz poszukać, no dobra. Ile już? Dobra, daję ci. Masz 3 minuty na znalezienie ostatniego lodu. Ja jeszcze nic nie podpowiadam. Masz 3 minuty na znalezienie ostatniego loda. Dobra, czas minął, czas minął. Nie znalazłaś loda ekipy, mówi się trudno. Krążysz ciągle w tym samym. Krążysz ciągle w tym samym miejscu, pokażę ci teraz, gdzie są te lody ekipy. Pierwszy lud, który tutaj minęłaś, był tutaj. Na tym to jest jeden, którego nie masz. Wygrałaś 5 lodów, no ale tu był kolejny na górze na przykład. Tu na samym środku, na tym leżał sobie lód ekipy. Gdzie tu jeszcze był lód ekipy? O, wiem gdzie był, tu gdzieś był. Tutaj, za tym domkiem, tu sobie jest lód ekipy. To już jest ile? 3-4 lody ekipy? Tam był lód ekipy, to pamiętam, że tutaj dawałem wysoko na węglu jednego loda ekipy. I tutaj, jak mówiłem o tej kopalni, to trzeba było przejść tu i tu jest jeszcze jeden lód ekipy. No więc tyle, więc już nie pamiętam, czy ja dałem, na pewno dałem więcej lodów ekipy, ale już nie pamiętam gdzie. W każdym razie wygrałaś 5 lodów ekipy. 5 lodów ekipy jest w tym momencie twoje. Proszę bardzo, to jest twoja wygrana za dzisiejszy odcinek. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, gdzie znowu będą się działy jakieś różne fajne rzeczy. No dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, wbijajcie na Instagrama. Pozdro!